Hejka wszystkim, witajcie w pierwszym vlogu na tym kanale. Jest to pierwszy vlog, który w ogóle nagrywam w życiu, więc jakby coś tak zrobiła źle, to bardzo przepraszam, ale teraz zapraszam do oglądania. Teraz jest 13. 13:17, czyli jest takie popołudnie. Ja właśnie teraz dołożę Topikowi sienko, bo w tym drugim pasinku jest go naprawdę mało. Dobra, to dokładamy siano. Trochę tutaj zawsze robię przy tym bałaganu, ale mi jest źle. Dobra. Pasik jest pełny. Topik tu sobie jeszcze kończy ten śniadanie, więc ja mu zostawiam tą miskę. Dobra, pomyślałam sobie, czy jeszcze może zrobię takie, jak to się mówi, room tour, czy coś takiego, klatki Topika. No, więc może bym teraz właśnie pokazała całą klatkę Topika, więc cała klatka wygląda tam. Tam widzicie moją różową ścianę w pokoju, ale tak wygląda moja klatka. I ona ma 80 cm, na razie 80, bo Topikowi ta klatka sprawdza się naprawdę dobrze i jest tu też na razie dla Topika dużo miejsca. A w szerokości to ma ona 50 cm. Tu po tym rogu stoi kuweta. Nad kuwetą wiszą dwa pasinki. Dwa dlatego, że Topikowi nie starcza jeden. Ja już to próbowałam. Ta piłka moim zdaniem jest dla Topika za mała, ale może inne śmigi nie jedzą tak dużo jak mój Topik siana. Więc musi mieć on dwa pasinki, bo zjada się no bardzo szybko. Tutaj po tym rogu stał kiedyś domek, ale teraz jest tu tunel, a w tunelu jest Topik. I tunel to wygląda tak, taki zielony w niebieskie paski. Tutaj jest miseczka, to jest ta bardzo popularna miseczka, bo jest to ta świnka, która je marchewkę. Jest to naprawdę bardzo popularna miska, ona jest po prostu we wszystkich sklepach zoologicznych. Tutaj w odcinku, jak przygotować się na przejazd śmigi morskiej, mówiłam o matach, więc to są takie maty. To są maty mojego psa, jak już było w tamtym odcinku. Takie są one białe. Tutaj już jest trochę brudna ta mata, nie będę wam w ogóle pokazywać. A to w ogóle jest uciepane marchewką. W ogóle lepiej bym już tego nie pokazywała, bo to jest obrzydliwe. Tu jest ta mata taka biała, wiem, są ładniejsze maty łazienkowe, ale no te takie maty normalne, takie kolorowe, to one są drogie, a te są tanie. I też w ogóle mam je w domu, takie trochę zmarnowane, bo mój pies ich nie używał, więc no tak teraz Topik może sobie, to są teraz maty Topika. Więc tak wygląda klatka. Mogę jeszcze pokazać klatkę z góry. Chwila. Czyli tak jak wszystko pokazywałam. Tutaj jest tunel, tutaj jest miseczka, tutaj jest kuweta, a tu jest ta mata. Klatka tak sama w sobie jest tutaj taka. Te pręty są takie czarne, a to jest szare, bo bardzo pasuje do mojego pokoju. Mój pokój jest taki różowy. Jest właśnie tutaj o szare. W ogóle jest szare tutaj. A pasinki mają kolor czarny. Ten większy pasink ma kolor czarny. Ale piłka Topika też ma kolor czarny. Dobra, postanowiłam, że pobawię się z Topikiem i spróbuję dla Topika spróbuję nauczyć Topika komend, bo przed chwilą pooglądałam sobie komendy i może nauczę Topika
jakiś kamyk. Tutaj to figur oczywiście gryzie się przez taki, więc już otwieram. Dobra, jest taka komenda daj łapę, jakoś tak trzeba. Chodź, Tofi, chodź. Może na początek niech sobie zje jednego. Smaka. Dobra, zmieniłam przysmaki na marchewkowe, bo Tofik je o wiele bardziej lubi, tylko muszę je Tofikowi pokazać, żeby tutaj je zjadło, bo on chce iść do klatki. Ale jeszcze nie mam dla Tofika wybiegu, więc go po prostu puszczam na wolny pokój, ale on najwyraźniej nie chce. Dobra, Tofik chyba nie chce przysmaków. Chcę za to iść do klatki, więc okej, niech sobie pójdzie. Tofik sobie sam skoczył do klatki, bo on umie wskakiwać sobie sam do klatki. Muszę gdzieś tak za kilka godzin może bym się z nim pobawiła, ale tak to dam mu przysmaki tutaj do klatki, bo właściwie dawno tych przysmaków nie jadł. Więc ja mam, jak tam było na jednym odcinku, przysmaki marchewkowe i jabłkowe, więc ja je razem wezmę. I chyba dam Tofikowi przysmaki jabłkowe, ale też trochę dam mu smaków jabłkowych, ale moje dziecko bardziej lubi marchewkowe. On już oczywiście czeka, już gryzie klatkę, bo chce wyjść. Teraz chce wyjść, a wtedy chciał wejść. Dam mu takie dwa marchewkowe przysmaki, dam mi dwa jabłkowe. Dobra, to mu dam na przykład do miseczki, a Tofik już sobie tutaj oczywiście za kubetą czeka. Chyba mu w ogóle już zawiąże tą kubetę, bo dzisiaj zapomniałam jeszcze jej zawiązać. I teraz tylko odłożę przysmaki. No i teraz bym chyba przerwała nagrywanie i widzimy się za kilka godzin. Minęła godzina dokładnie. I ja zaraz daję Tofikowi obiad. Tak, tu Tofik trochę pojadł swoich przysmaków. To ja te przysmaki mu w ogóle wyjmę, zostawię mu. Z tego dobrać jabłkowe przysmaki mu posmakowały. I teraz dzisiaj na obiad dam Tofikowi paprykę, więc właśnie zabieram was do kuchni. Mi to w ogóle już coraz dość piszczy, więc on też już czeka i wącha sobie, więc idę. Dobra, więc już Tofik tutaj ma paprykę. Właściwie to Tofik je już paprykę drugi raz, tak? Drugi raz. I on bardzo lubi paprykę, tylko zawsze ma problem, by ją wziąć, bo jest ona bardzo śliska, bo ja bardzo dokładnie mówię owoce dla Tofika. Mogę mu tu jeszcze włożyć. Dobra, już te przysmaki to mu tam gdzieś oddzielnie na przykład opłożę mu. Tylko tutaj ma papryka, tutaj ma przysmaki, to będzie by było ok. I Tofik sobie teraz właśnie je paprykę. Więc teraz, właśnie teraz jest 14:36, więc teraz już takie prawdziwe popołudnie. Teraz bym na przykład nagrywała tą drugą część vloga i jeszcze trochę bym tak na wieczór nagrała. Witam tutaj znowu was. Jest teraz już 16:46.
Jest już tak trochę później. Do moich dodatkowych zajęć. Tego widać. Tofik tu się dobrze trzyma. Tu ma sianko trochę. Mały cały Tofik jest siana. Nie no, papryka mu tu poleciała. Może ją wydubię. Dobra, pokładam. Tutaj wszystko, no prawie zjadł, tutaj ma papryka i w ogóle. I może bym teraz właśnie nagrała, jak się bawię z Tofikiem. Dobra, więc Tofik już tutaj jest, no nie no, znowu chcesz do klatki, Tofik. Dobra, nie, teraz, dobra, teraz jakoś jest okej, nie wchodzi do klatki, więc idę poprzez maki. Chociaż właśnie tutaj Tofikowi zostały te dwa marchewkowe, więc tutaj... Tam teraz, ale no nie no, Tofik znowu chce wchodzić, tak? Oj, Tofik. No dobra, no to jak tak, no to nie będziemy go męczyć. Może bym go dała dalej od klatki, bo jest tak blisko, więc ten... Dobra, dałam Tofika dalej od klatki. Klatka jest o tu, więc właściwie jest dobra. To jest Tofiś. Tofik, popatrz. Masz przysmaki. Tofik. No, on najwyraźniej nie chce. Dobra, z tego widać, to pan Tofik nie chce się bawić, nie ma ochoty, więc teraz, no, sobie nie wejdzie do klatki, tylko, no, pomylił strony. O, widzicie? Wskoczył. To mu teraz dam domek. Wyjęłam mu, bo trzępałam maty. O! I teraz Tofik sobie wchodzi do domku. I wyraźnie nie ma ochoty na zabawy. Dobra, nie wiem, akurat w tym momencie nie wiem, co bym mogła nagrywać. Więc no teraz to bym po prostu też przerwała nagrywanie. No i widzimy się wieczorem, bo wtedy... Może coś się zadzieje, poza tym ja teraz idę właśnie zjeść obiad, a tego raczej nie będę nagrywać. No więc widzimy się za tak gdzieś o 18 już daję Tofikowi kolację. Więc witam znowu, jest 18. 27, tak jest, 18:27 i ja już Tofikowi dałam kolację. Właściwie nie nagrałam tego dlatego, że mi się po prostu telefon rozładował. Bo tutaj jest Tofiś. Więc myślę, żeby było na tyle w tym vlogu. To był mój pierwszy vlog. Za bardzo tu się nic nie działo, ale nawet było fajnie. Więc tak bym teraz chciała powiedzieć, że może będę częściej nagrywać vlogi, bo bardzo mi się podobają tego typu filmiki i mało mi to też zajmuje czasu. No.